druk numer 452, jest to również grupy radnych, referuje pani Magdalena Martywa. Uchwała w sprawie wniosku o przeanalizowanie możliwości utwardzenia terenu zlokalizowanego na ulicy Księcia Józefa w pasie drogowym zgodnie z załącznikiem graficznym. Paragraf pierwszy. Wnioskuje się do ZIKiP o przeanalizowanie możliwości utwardzenia terenu zlokalizowanego na ulicy Księcia Józefa w pasie drogowym zgodnie z załącznikiem graficznym. Paragraf 2. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. Uzasadnienie. Na wyżej wymienionym odcinku zatrzymują się samochody, które powodują niszczenie terenu, kolejne zaniżenia, rozwynoszenie gruntu na jezdni. Utwardzenie terenu ma na celu zapobiegnięcie zanieczyszczeniu ulicy, dodatkowo przyczyni się do unormowania sposobu zatrzymywania się pojazdów, poprawiając jednocześnie warunki przyjazności ulicy. Czy jeszcze jakieś wyjaśnienia, ewentualnie pytania? Literówka, które powodują, Gdzie to jest? Mamy się przekonać. Myślę, że z matkami akurat czuję się dobrze, ale na tej... I gdzie wiesz, jak zatrzymuje się linia autobusu 109 na Bielanach? Przodem praktycznie do tego zieleńca, który jest bardzo zniszczony. I chodzi o ten zieleniec przechodniczy. Żeby go przekształcić, a ułatwić Ktoś z Państwa ma jeszcze uwagi? Proszę Pan Marek. Proszę przyjrzeć Pan. Proszę Państwa, jest taka sytuacja, że ten cały plac na Bielanach powinien być wizytówką osiedla. A jest po prostu od początku do końca źle zaprojektowany. Po prostu trzeba być coś specjalnie dostał wytyczne, żeby zamurować maksymalną ilość terenu pokryć asfaltem, czym się dało, zrobić najmniej zieleni i nie uzyskać przy tym praktycznie żadnych parkingów. I po prostu jest to zupełnie wojskowi, co projektowali gdzieś tam kancyjna, zrealizowali. Jest po prostu tragiczne, że cały w całości plac. A to ten kawałeczek to będzie rozpaczliwy, bo jest chodnik jest poniżej, po prostu jezdni. Nie zakłowanie samolotów. Właśnie tak, ale teraz ja nie wiedziałem, jak to zrobić technicznie. Trzeba prawdopodobnie caruski chodnik podnieść, żeby to wyrównać. I najprawdopodobniej jeszcze krawędzi przesunąć przy okazji. No w każdym razie nie jest to takie proste. Uważam, że całym tym czasem się wypadało zająć. Boczne uliczki są, tak jak ten za ogrodzie chyba, są piękne dróżki kolorowe i tak dalej, tam dalej też, na różnych ulicach, natomiast plac, który jest centrum osiedla, jest kompletnie do bani. Ja myślę, że tak, w uchwale wnioskujemy o analizę możliwości utwardzenia tego terenu. Myślę, że to nie szkodzi, jeżeli analizę taką inspektor jakiś zrobi. Natomiast osobnym tematem jest być może pochłonienie się nad tym całym placem, może przemodelowanie go całkowicie. No, to bardzo słuszna uwaga. Czy ktoś z Państwa ma jeszcze jakieś pytanie uwagi do projektu uchwały? Przechodzimy do głosowania. Kto z Państwa jest za przyjęciem uchwały w proponowanym brzmieniu? Kto jest przeciw? Kto się wstrzymał? Dziękuję. Zwierzę, że uchwała została przyjęta.